Dzień dobry wszystkim, jestem Pawlice96, a to jest kolejny film z ciekawostek ze świata kangur kakao. Zostaw łapkę w górę, jeśli film Ci się spodoba. Przed Wami 7 ciekawostek, tym razem z kangur kakao rundy drugiej. Poziom prolog jest unikalnym wstępem do gry. Kangur kakao runda druga. Numer 1. Kangury Kao, jako że jest zmiana mechaniki, może wykonywać bardzo szybkie obroty, wykonując serię ataków ogonem, jeśli gra jest płynna. Numer 2. Pod pokładem statku znajduje się jedna z klatek, w których będą więzione bobry. Numer 3. Poza tym, że sporo tu jest klatek, to w jednej z nich znajduje się biedronka. Nie Ladybug, tylko Lady Bird. Ta zwykła biedronka. Numer 4. Prolog to jedyny poziom, w którym nigdy nie będziemy mieli udoskonalonych umiejętności, gdyż do tego poziomu nie ma powrotu. Numer 5. Na monetach widnieje wizerunek kłusownika Huntera. Pomóż mi! Pomocy! Zaraz go zaatakuję! Co to dla mnie? Dasz mi osiłek! Wpuść mnie, ty opasły gamoniu! Zjeżdżaj, papugo! Gdzie razie? Ma kasę? 3000 dukatów albo spadaj! Go, nareszcie! Idź najpierw, porozmawiaj z bobrem! Zabierze cię do swego lasu, gdzie na pewno znajdziesz dukaty! Numer 6. Czy te oczy mogą kłamać? Raczej nie. A to jest jeden z listów gończych, w którym Hunter stracił swój cenny nabytek. W mrocznych dokach mamy zegary możliwe do uderzenia. Tak przy okazji. I wszędzie te listy gończe. Tak przy okazji zastanawiałam się, za jakim numerem stoi Kao. 12, 19, a ostatnie dwie cyfry są zasłonięte. Może to jest 81, a może 91. Świat nigdy nie pozna prawdy. Gdzie razie? Ma kasę? Trzy tysiące dukatów, albo spadaj! A niech to. Przy okazji pozbieram wszystkie monety z mrocznych doków. Jeśli zdobędziemy 75 dukatów, to są wszystkie monety z prologu oraz z mrocznych doków. Numer 7. Te dwa pomosty to jest dokładnie to miejsce, gdzie wcześniej stał zacumowany statek kłusownika Huntera.
To by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i już dziś zapraszam do kolejnych filmów na kanale. Pozdrawiam, Padoberek.